Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent 69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Ośrodek szkolenia dronedu.pl. Witajcie w Motośladzie. Dziś w programie. Julek zabiera się za renowację Moto Guzzi Cardellino. Profesor Igor egzaminuje Triumfa Tigera 1200. Enrico opowie o swoich dalszych przygodach w Wietnamie. Historia Moto Guzzi Cardellino jest dość długa, ponieważ z Włoch przyjechał do Polski. W Polsce znalazłem go na mototargu. Kupiłem, zajrzałem do motomaniaksów. Oni z kolei próbowali go odświeżyć, reaktywować. Zrobili silnik, to najważniejsze. Zrobili go na tyle, że silnik odpalił. Zaczął się kręcić, bardzo ładny dźwięk wydając przy tym wszystkim. Natomiast mieliśmy rozbieżne zdania w kwestii tego, jak ten motocykl powinien być zrobiony, czy powinien być zachowany w tej patynie, czy też odświeżony, ale o to już zapytam Julka. Julek, przyglądałeś się temu sprzętowi i stwierdziłeś, że no ilość warstw lakieru na nim sprawia, że chyba nie ma co się bawić. Tak, po wstępnych oględzinach zauważyłem, że poszczególne części motocykla prawdopodobnie były już lakierowane, dlatego jednak skłaniałbym się chyba ku całkowitej renowacji. Tym bardziej, że trzeba zrobić chromy i wiele innych tutaj takich szczegółów, więc myślę, że bardzo spójnie będzie, jeśli cały motocykl poddamy całkowitej renowacji. Będzie fajnie, dlatego że zbliża się setna rocznica powstania firmy Moto Guzzi. To będzie w 2021 roku. Wtedy pojawimy się na jakiejś imprezie Moto Guzzi z tym motocyklem. Mam nadzieję, że będziesz mi towarzyszył. No, z przyjemnością. Powiem tak, no, znalazłem cię kiedyś tam w internecie. Pojawiłeś się z bardzo fajnym projektem, razem z grupą przyjaciół z tej grupy Karburator. Wspomagałeś tę akcję przy powstawaniu tego motocykla dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak, zgadza się. Inicjatorem tej akcji był mój serdeczny kolega Michał Bydołek. Natomiast wszystkie prace odbywały się, no nie wszystkie, w większości. Montaż odbywał się u mnie w moim warsztacie prywatnym i ja też składałem silnik do tego motocykla. No dobra, ale wiesz, no to jest jedna z twoich akcji, jeden z twoich projektów. Czy próbowałeś kiedyś policzyć, ile motocykli wyszło spod twojej ręki? Powiem szczerze, nie liczyłem tych projektów, które wyszły spod mojej ręki. No dobrze, to może kiedyś się dowiemy przy okazji, jak już je pozbierasz na zdjęciach. Natomiast fajną sprawą jest to, że nie ustajesz w działaniach, cały czas pojawiają się nowe projekty. Teraz poza tym Moto Guzzi, które wyląduje niedługo w twoim poznańskim garażu. Poznańskim? Poznańskim, tak, jak najbardziej. Poznańskim garażu, to robisz jeszcze inne sprzęty. Powiedz, co tam jeszcze na warsztacie stoi? Na chwilę obecną SHL M04, motocykl Ronyx francuski, 28 rok, Junak M10, nasza BSKB trójka klasyczna polska i wiele innych silników, m.in. Zaxa, czy MZ-y, czy Panoni, różne. Specjalizujesz się w ogóle w restaurowaniu, ale też w naprawie silników. Tak, tak, zgadza się. Robię remonty silników kapitalne, drobne naprawy i renowacje kompleksowe motocykli. Wiesz, dla mnie Poznań był kiedyś zagłębiem warsztatów, które produkowały pierścienie, produkowały różne rzeczy, chromowały. Czy te czasy minęły, czy masz jakieś firmy, które chciałbyś wymienić, firmy, z którymi współpracujesz? Myślę, że te firmy pojawią się podczas naszych działań, będziemy o nich mówić. Na razie nie chciałbym zdradzać, ponieważ nie mam jeszcze potwierdzonego wszystkiego na 100%, a nie chcę popełnić jakiegoś faux pas. Wspomniałeś o chromach i z tego, co wiem, te chromy masz gdzie zrobić? Tak, jest już potencjalny podwykonawca, który prawdopodobnie to wykona, ale jak już wspominałem, nie będę zdradzał na razie.
Julku, działasz na wielu frontach, naprawiasz silniki, naprawiasz motocykle, restaurujesz motocykle. Ten motocykl jest dość specyficzny, ponieważ to urządzenie, które ma już ponad 60 lat, jest totalnym dziwolągiem na polskim rynku. Jak sądzisz, czy na przykład naprawa silnika, bo silnik niby pracuje, ale już wprawną ręką dokonałeś paru ruchów i stwierdziłeś, że ma luzy na wale. Czy te rzeczy w tak nietypowym sprzęcie da się też odrestaurować? Oczywiście, że tak. Wszystko możemy zregenerować, bo jeśli na przykład jakiejś części nie możemy zdobyć albo jest bardzo trudna w wykonaniu, a ma ubytki, jest to element powiedzmy czop wału korbowego, możemy nałożyć chrom techniczny i później przeszlifować na wymiar nominalny. Nawet to rozwiązanie bywa czasem trwalsze od oryginału. Jurek, oglądamy motocykl, na którym nie ma w tej chwili siodełka, nie ma kratki na zbiorniku paliwa, ponieważ one zostały zdemontowane wstępnie przez Motomaniaksa. One są i prawdopodobnie też będą podlegały restauracji. Wiesz, zastanawiam się nad tym, czy to urządzenie, które ma nieoryginalne przednie koło, z tego co też widzę, jest to nieoryginalna przednia lampa, jakoś będziesz, że tak powiem, koncypował nad tym. Słuchaj, na ile będziemy mogli, na tyle zdobędziemy oczywiście części oryginalne, natomiast jeśli będzie to graniczyło z cudem, po prostu będziemy bazować na zdjęciach, stylizować coś. Na przykład przednią lampę, założymy coś, co będzie bardzo bliskie oryginałowi. Z epoki. Z epoki, oczywiście z epoki, będzie to z rynku wtórnego. Może wspomożemy się na motobazarze jednym czy drugim, no tak, żeby to wyglądało jak najbliżej oryginałowi, no bo jeśli nie uda nam się zdobyć oryginalnej lampy, no to przecież nie odstawimy tego pojazdu w kąt. I tym sposobem rozpoczyna się akcja Moto Guzzi Cardellino w Poznaniu w firmie Julka. Będzie naprawdę dużo informacji na ten temat w programie Motoślad. Także zaglądajcie na Facebooka zarówno oczami Ostrego, jak i na Facebooka Patina Deluxe. Zapraszamy. Dokładnie. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent 69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Ośrodek szkolenia dron.edu.pl. Kolejne spotkanie z profesorem Igorem, który egzaminuje. Tym razem Triumfa Tigera 1200 XC i jeszcze jakiś A zauważyłem na końcu. Tak, bo to jest najwyższa wersja wyposażenia, jaka jest dostępna w tym motocyklu. Wiesz co, podejście do jeżdżenia w kasku mamy różne. Ty spędzasz pewnie na myciu głowy trochę mniej czasu, ja myję codziennie. Jak często? No ja oczywiście też codziennie, ale zajmuje mi to, podejrzewam, trochę krócej i krócej suszę włosy. Zatem kask, który dostałeś do przetestowania z zaprzyjaźnionej firmy? Tak, For Fun Bike to jest HJC RPHA 70, wersja biała, perłowa, bardzo ładny, fajny, wygodny kask. A czy jest cichy? Bardzo fajny i wygodny jest, natomiast z ciszą, to jest chyba domena całej marki HJC. Ich kaski są teraz naprawdę dobre, fajnie wykonane i bezpieczne, aczkolwiek z tą ciszą troszeczkę kuleją momentami. Powracamy do motocykla i zapominamy o problemach dotyczących mycia głowy. Igor, motocykl wyposażony maksymalnie. Tak, on ma wszystko, wymieniając po kolei podgrzewane manetki, podgrzewane siedzenia, elektrycznie opuszczana i podnoszona przednia szybka. Czego jeszcze można chcieć w takim motocyklu? W zasadzie pełne wyposażenie sterowane z kierownicy z lewej manetki. Na wyświetlaczu też absolutnie wszystko. Do tego jeszcze można sobie wybrać styl, w którym on to wyświetla i w drogę. 1200 cm zobowiązuje. Jedni idą w potworne moce, już przy litrze można osiągnąć 200 koni bez żadnego problemu. To jest 1200, mocy nie ma za dużo, ale pewnie poszli w moment obrotowy. 142 konie mechaniczne przy takim motocyklu to jest i tak dużo. Moment obrotowy jest fajny, osiągalny od najniższego zakresu. Silnik daje ci tę radość z jazdy w każdych warunkach, czyli zarówno jak jesteś na drodze szybkiego ruchu, jak jesteś w mieście, jak jesteś między samochodami, jak jesteś królem drogi, w każdym
każdej sytuacji możesz sobie naprawdę fajnie poradzić. On się rozpędza od samego dołu i też, co ważne, co jest nieodczuwalne przy, no wprawdzie mniejszych pojemnościach, ale przy niektórych motocyklach, daje ci możliwość hamowania silnikiem. Do tego jeszcze w tym modelu, to jest dodatkowy element wyposażenia, mamy quick shifter działający w górę i w dół. Znaczy quick i downshifter w tej sytuacji. Wiesz co, zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo przy motocyklach, którym jeździłem, były podgrzewane manetki, ale ktoś, kto jeździł na długich dystansach, na przykład ja latałem w niezbyt sprzyjających warunkach, miał poparzone łapy od wewnątrz, a od zewnątrz owiewający zimny wiatr załatwiał sprawę i była zimna łapa. Tutaj zamontowano od razu owiewki rąk i to jest bardzo przydatne, naprawdę się genialnie przydaje w deszczu i nawet w chłodnych warunkach. Tak, masz handbary, masz wysoką szybę, masz do tego jeszcze szybki, które po bokach, od dołu troszeczkę odsłaniają kierowcę. To jest motocykl przygotowany do wypraw na dalekie dystanse i widać to po nim. Masz fajne szprychowane koła, które są serwisowalne nawet w warunkach totalnej głuszy, bo każdy kowal, który ma młotek i potrafi trochę z metalem pracować, jest w stanie to naprawić. Natomiast jak... gdy uszkodzisz sobie koło aluminiowe, no to koniec wyprawy. Wiesz, to jest też fajne, no może naprawić to potrafi, ale czy wycentrować to już inna bajka, ale jakiś sklep rowerowy pewnie po drodze się znajdzie. No przejechać kawałek przejedziesz i to o to chodzi, żeby sobie poradzić w tych warunkach, a nie żeby raptem załamać ręce i powiedzieć, no sorry chłopak, jedźcie dalej sami. Wiesz, motocykl, który jest przeznaczony do takich właśnie wypraw, powinien mieć konkretny zbiornik paliwa. Jak wygląda stosunek ilości paliwa do trasy, którą można przelecieć? Mamy 20 litrów i około 400 km zasięgu. Oczywiście ten zasięg jest zależny od tego, jak będziemy operować manetką gazu, natomiast w każdej sytuacji jesteś w stanie sobie przewidzieć, jak daleko dotrzesz i jak mniej więcej jechać tym motocyklem, żeby osiągnąć optymalne spalanie. Widzę duży wyświetlacz. Wyświetlacz naprawdę jest konkretnych rozmiarów. Ile informacji można z niego wydusić? Wszystkie informacje, jakich tylko możesz oczekiwać. Masz informacje dotyczące chwilowego spalania, spalania średniego na danym dystansie. Masz możliwość ustawienia sobie, czy zresetowania dwóch trybów trasy bieżącej. Do tego są informacje dotyczące trybu pracy motocykla. Możliwość ustawienia wysokości przedniej szyby, ponieważ on to pokazuje na wyświetlaczu, plus możliwość elektrycznego ustawienia twardości zawieszenia przód tył, czyli tak naprawdę wszystko. Do tego możesz sobie wybrać pozycję, gdzie na tym wyświetlaczu, która informacja ma być mniej więcej wyświetlana. Wprawdzie są trzy predefiniowane ustawienia, ale i tak daje to tę frajdę, że możesz tak bardziej skustomizować ten motocykl pod siebie. Bardzo szanuję Triumfa za osprzęt na kierownicy. On jest zrobiony bardzo przyzwoicie, bardzo czytelnie i ergonomicznie. I do tego wszystkiego wygląda na to, że no ma to klasę. Każdy element tego motocykla jest wykonany w taki sposób, że widać, że ktoś nad tym troszeczkę pomyślał. Ktoś posiedział nad deską kreślarską, narysował coś, co jest naprawdę ładne. Wystarczy spojrzeć nie tylko na te przełączniki przy manetkach, które są wspólne dla większości modeli Triumfa, ale choćby na przednią lampę, w którą tak ładnie wkomponowali swoje logo. Hamulce. Świetne, dozowalne. Tak jak w przypadku Speed Triple, który testowałem w ubiegłym roku, jestem nimi po prostu zachwycony. Profesorze Igorze, obejrzeliśmy ten motocykl, przeznaczony jest rzeczywiście na dłuższe wyprawy. Jest wyposażony tak, jak ja bym chciał, żeby motocykl był wyposażony, czyli zawias nawet sterowalny z pstryczka i to jest dla mnie zawsze bardzo istotne. Przy okazji wspomnimy o tym, że motocykl trzeba czasami smarować. Naprawdę, jeździcie w deszczu, podnóżek boczny ma to do siebie, że jak się tak troszeczkę tam zasklepi różnym brudem, nie do końca się zamyka. Stukniecie piętą, myślicie, że się zamknął. Figa z makiem. Smarujcie motocykl, dowodem na to niech będzie ten Triumf, którym potrafi skrzypieć tylny podnóżek, potrafi skrzypieć przednia szyba. Troszeczkę oliwki załatwi sprawę. Profesorze, na koniec ocena. Chciałbym dać 6, ale jeszcze nie jeździłem BMW, także na razie dajmy takie 5 z bardzo dużym plusem. Profesor Igor egzaminował.
Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent 69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń. My się wszystkim zajmiemy. Ośrodek szkolenia dron.edu.pl. Tanta gente onesta, Sant'Elena. Per caso io notai una ragazza, lei, un angelo veniva verso me. Dobre panowie, jak każde podróże pokazujemy, robimy taka mała demonstracja o takie coś, które nawet VIP-ów czasami nie wiedzą, mianowicie kask. Kask się poci, kask zmierdzi, kask jak robi enduro kumuluje tyle brud, że ta woda lub ten ocet nie jest wystarczający. Idziemy w pokoju Don Caruso, na które oczywiście już biło degustacja naszego pisznego kawa z Włoch robione, ale ten produkt, o który dzisiaj będziemy gadali, jest ten Helmet Care. Od pierwszej miłe wrażenia, ja nie podróżuję bez tego produkt i teraz was troszeczkę pokazuję czemu. Nawet Don Caruso, nasz bardziej higieniczny człowiek, teraz zauważył ten pozostałe ślady. Oczywiście, które woda nie umie czyścić i to nosisz na twarz codziennie, oprócz oczywiście ten zapach. Próbujemy, co się dzieje u Renato.
Zapraszamy na premierowy odcinek Motośladu w czwartek o 22. Poprzednie odcinki Motośladu możecie zobaczyć na Facebooku Oczami Ostrego. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent 69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Ośrodek szkolenia dron edu.pl. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.